Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiamy z Wiru. Jest z nami najstarszy uczestnik, jeśli chodzi o kapelę, pan Piotr Sikora z Kuźnicy. Gra doskonale muzykę z Przysuchy i okolic. Dziękujemy Zbyszku, że nas nagrywasz. Jest z nami nasza, moja druhna, bo ja dzisiaj grałem pana młodego. Jest Mateusz Chimiński, jeden ze współorganizatorów. I jeśli chodzi o imprezę, jest super energia, jest super muzyka i naprawdę, jeżeli piszę, będą kolejne imprezy, jedźcie koniecznie i naprawdę coś takiego się nie powtórzy. Kto jest organizatorem tej imprezy? Organizatorami tej imprezy jest Radomska Inicjatywa Oberkowa, grupa pasjonatów muzyki tradycyjnej z Radomszczyzny, z Radomia i okolic, wspierające osoby lokalne i przyjezdne, ale generalnie jest to inicjatywa od środka, stąd takie nowe zjawisko, że ludzie lokalni zaczęli się organizować i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane w kolejnym sezonie. Planujemy kolejną edycję już w kolejnym roku. Czesław Piuro. Polecam też z nim porozmawiać. To jest człowiek, który stoi za sukcesem tej imprezy. Między innymi. Także w dzisiejszej rozmowie udział wzięli najmłodszy uczestnik Piotr Sikora, lat 90, Asia Sztucka, najwybitniejsza basistka w Polsce, Mateusz Libiński, król Radomszczyzny i Konrad Żebrowski, pan młody dzisiejszej imprezy. Dziękujemy Zbyszku, reportaż realizował Zbigniew Mądry.